to będę znowu ja i tak wiem, że dzisiaj jestem taka, trochę mało ogarnięta, ale jest okej, jest okej, niech tak już zostanie. Ogólnie idą święta, więc mamy świąteczną Pepsi. Co prawda świąteczna Pepsi niczym się nie różni od zwykłej Pepsi, ale jest świąteczna, bo jest w świątecznym kubeczku. Tak samo jak mam bardzo świąteczne gadżety, czyli cukrowe lizaki, które w sumie powinnam sobie gdzieś powiesić, ale nie mam gdzie. Ale mniejsza o to. Ja się już przywitałam? Nie wiem. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak rysuję taki przyjacielski fanart dla Czokleta, ponieważ kiedyś obiecałam mu, że w końcu narysuję go i w końcu wrzucę to na swojego YouTube'a. A więc jak powiedziałam, tak zrobiłam, obiecałam, no to zrobiłam, więc będziecie mogli zobaczyć, jak rysuję taką już bardziej zimową wersję rysunku. Co prawda, powiem wam, że tak, miałam pewne problemy z rysowaniem tego, ponieważ ostatnio strasznie mi się przestaje podobać to, jak rysuję i planuję to zmienić, więc będę ćwiczyć od podstaw. Czyli martwa natura, anatomia i wszystko inne leci po prostu na warsztat, żeby po prostu poprawić swoje rysowanie, żeby lepiej później rysować i żeby rysunki podobały się wszystkim bardziej niż teraz. Więc no, zacznijmy. Okej, a więc widzicie, zaczęłam sobie robić szkic na podstawie zdjęcia, czyli w sumie tak jak zawsze to robię. No ponieważ ja jednak chcę, żeby było widoczne jakiekolwiek podobieństwo, dlatego używam zdjęcia. No i zawsze jest tak, że po prostu zdjęcie mam obok i robię sobie malutki szkic, który po prostu jest bardzo ogólnikowy. Później właśnie fajnie jest sobie go powiększyć i dopiero na nim robić line art. W sumie to jest chyba bardzo zwykły sposób rysowania line artu. Po prostu. W ogóle kiedyś chciałam zrobić filmik o tym, jak rysować line art, ale nie mogę się do niego zebrać. Ogólnie, czemu narysowałam Polish Milk człowieka, Polish Chocolate Milk Vlog, tak on się nazywa. Boże święty, masz za długą nazwę, ja jej zapamiętać nie mogę. No, ale dlaczego go narysowałam? Ponieważ znam się z tym człowiekiem i obiecałam mu kiedyś, że go narysuję. No i dotrzymuję słowa, no i go narysowałam. Co prawda nie samego, ale stwierdziłam, jego dziewczyna jest mega urocza i nosi elfie uszy, a wy wiecie, że ja lubię wszystko, co jest takie magiczne i takie, wiecie, takie fajne. No i stwierdziłam, że to będzie akurat fajnie wyglądać, bo niedługo święta, to można zrobić taką zimową ilustrację, powiedzmy. No i wykorzystać to, że mają zdjęcie razem, no i ona ma elfie uszy i zielone włosy, czy tam turkusowe, i to po prostu tak mi pasuje. Tak mi się spodobało to zdjęcie, że stwierdziłam, że właśnie z tego zdjęcia ich narysuję. No i jak postanowiłam, tak zrobiłam. No i co? Powiem wam tak. Ogólnie to jest tak, że w sumie nie wiem, skąd ja się z nim znam. Chyba z Instagrama. Nie pamiętam, naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, kiedy myśmy się w ogóle poznali. To było chyba dawno temu, naprawdę. Znamy się, obydwoje rysujemy. Czasami tam wymieniamy się uwagami na temat tabletów. No i tak, tak się żyje po prostu. Jak powiecie w ogóle, jak to znasz się z tym człowiekiem, z Czokletem? A ja mówię, no tak. W sumie nie wiem skąd, ale się znam. Tak samo jak w sumie znam się z Olgą, czyli z Nanami. No pamiętam tylko to, że na Asku zawsze ją namawiałam, żeby zaczęła nagrywać na YouTubie, żeby zaczęła, bo super wygląda i fajnie będzie nagrywać na pewno. No i w sumie byłam jedną z tych osób, co ją namawiało na nagrywanie i byłam jedną z pierwszych subskryberów. No i tak się poznałyśmy w sumie. No i co? Co bym mogła powiedzieć na temat jeszcze rysunku? Jak widzicie, zrobiłam kolorowy line art, ale później stwierdziłam, że jednak czarny bardziej mi pasuje do moich rysunków, więc będzie on zmieniony później na ciemny. No i widzicie, sposób kolorowania troszkę zmieniłam, ponieważ staram się co chwilę zrobić coś nowego i próbuję po prostu poprawić swój styl, bo coś mi w nim nie pasuje, coś mi się nie podoba. Ale wiem, że to jeszcze nie jest to, co chcę robić, więc raczej tak rysować na razie przestanę sobie, w sensie w taki sposób, jak tu widzicie, bo muszę to po prostu dopracować. To nie jest jeszcze to, co ja chcę osiągnąć, dlatego w
przyszłości niedalekiej prawdopodobnie na moim kanale będą się pojawiać filmiki o tematyce rysowania takiego od podstaw, czyli takich podstawowych podstaw masło maślane. No, ale po prostu chciałabym zobaczyć, czy jeśli z powrotem zacznę rysować martwe natury i bardzo realistyczne prace, no i jeśli poćwiczę bardziej anatomię, chciałabym po prostu zobaczyć, czy później lepiej mi pójdzie rysowanie moich takich rysunkowo-komiksowych postaci i po prostu nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Po prostu muszę to zmienić, bo mi się przestaje podobać to, co robię, a to nie o to chyba chodzi. Co prawda nie mówię, że w ogóle mi się nie podoba i w ogóle weź fuj. Nie, tylko po prostu trzeba zrobić z tym coś, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, bo cały czas zazdroszczę Fukari, że ona tak ładnie rysuje, ja tak nie potrafię. No nie wiem czemu, bo ja kurde nie ćwiczę, bo ja sobie po prostu rysuję, a rysowanie polega raczej na tym, żeby ćwiczyć. No i co? Jak widzicie, już cały coloring mam, więc przeszłam do wykańczania rysunku. No i musiałam dorysować bródkę, bo zapomniałam, że mam bródkę. I tak, widzicie, kropeczki są i dodałam coś innego, czyli te takie, o Jezu, takie spiralki na noskach i teraz na łokci narysowałam. I w sumie zgarnęłam to trochę od Timki, bo Timka to robi i mi się to tak spodobało, że po prostu stwierdziłam, nie, no muszę to wykorzystać. Więc Timka, ukradłam ci spiralki, bo mi się mega podobają i mega mi pasują do tych kropeczek. No i oczywiście zaczęłam robić standardowe tło, czyli po prostu biały obrys, który później poprawiłam, bo stwierdziłam, że jest za cienki. I tak, ślina na języku. To jest też coś nowego u mnie, nigdy tego nie robiłam. No i tak stwierdziłam, w sumie jak ona go liże po twarzy, no to fajnie by było, żeby to było takie, wiecie, takie mokre. Więc będzie mokre, ślinka sobie skapuje. No i oczywiście tło, takie zimowe, właśnie chciałam, żeby było widać, że z tyłu pada sobie śnieg. No i co? Jeszcze chyba brakuje mojego podpisu. No i w tym momencie widzicie efekt końcowy mojej pracy. Okej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Niedługo zobaczycie na moim kanale wyniki konkursu. Mam nadzieję, że to już w przyszłym tygodniu. No, więc co? Do zobaczenia we wtorek, ponieważ wtorek będzie filmik. I tak wiem, że w tym tygodniu w czwartek filmiku nie było, ale kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie, że spędzałam ten czas z bliską mi osobą, więc no. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. I co? Do zobaczenia. No i popatki.